Dzień dobry! Por to bardzo charakterystyczne warzywo, które przez jednych jest bardzo lubiane, przez drugich mniej, a niektórzy nie lubią go wcale. Podobnie jak cebulę i czosnek, wszystko przez ostry smak i mocny zapach. Ale odpowiednio przygotowany por podkreśla i nadaje wyjątkowy smak potrawom. Zapraszam Was zatem, przygotuję dzisiaj sos właśnie z tym porem. Pokażę Wam wszystko po kolei, jak zrobić. Taki sos jest wspaniałym dodatkiem do wszelkiego rodzaju mięs. Ja szczególnie polecam Wam go do ryb, ale możecie go dodać również nawet do gotowanych warzyw. Zapraszam. Będzie potrzebny por, a właściwie tylko jego połowa, dlatego że nie będę robiła wielkich ilości sosu. Do tego jedna czerwona cebula, łyżeczka masła klarowanego bądź innego tłuszczu, na którym będę właśnie smażyć tę cebulę. 250 ml białego wina. Moje wino to jest wino półsłodkie, ja na takim właśnie przygotowuję swój sos, na takim mi najbardziej smakuje. I 250 ml śmietany kremówki, sól do doprawienia. Ze składników to wszystko. Będzie potrzebny jeszcze garnek, patelnia, sitko bądź coś, nad czym będę mogła odsadzić pora i nóż i deska do krojenia. To wszystko zabieram się za przygotowanie sosu. Zaczynam od przygotowania pora. Te zewnętrzne liście zawsze zdejmuję. I końcówki, te brzydkie liście, obcinam. Taki por wstępnie oczyszczony ma na sobie jeszcze resztki ziemi. Ja w tej chwili go wstępnie opłuczę. I kroję go teraz na takie dosyć drobne paseczki, ale też nie za drobne. Tyle pora wystarczy. Skroiłam około połowy pora i w tej chwili, ponieważ nie płukałam go aż tak bardzo dokładnie, muszę go opłukać pod bieżącą wodą. Takiego pora naprawdę warto opłukać, nie będzie chrzęścił nikomu między zębami. On już jest opłukany. Ja teraz, widzicie, ja już sobie przyszłam z czajnikiem, nastawiam wodę, żeby mi się mocno zagotowała, ponieważ będę blanszować tego mojego pora. Woda już bulgocze, to bardzo dobrze. Będę blanszować, czyli będę zanurzać swoje warzywo w gorącej wodzie i potem będę przelewać je lodowatą wodą. Po co to robię? Dlatego, żeby zachować chrupkość i wszystkie wartości odżywcze takiego pora, ale też przede wszystkim, żeby pozbyć się tego charakterystycznego, nieprzyjemnego dla niektórych zapachu i aromatu. Natomiast zostanie to, co najlepsze. Blanszować będę 3 minuty. Po 3 minutach przeleję pora zimną wodą. To po to, żeby zatrzymać proces gotowania i żeby zachować oczywiście piękny kolor pora. Tak przygotowany por na pewno stracił swój mocny, charakterystyczny aromat, który wielu osobom przeszkadza. Ja w tej chwili zabieram się za sos. Na rozgrzanym palniku stawiam patelnię, jak widzicie, i na nią przełożę tłuszcz. Kiedy tłuszcz się roztapia, obiorę i pokroję cebulę dosyć drobno. Cebulę należy wrzucić na rozgrzany, mocno rozgrzany tłuszcz. Jak to sprawdzić? Wystarczy jeden taki kawałek cebuli wrzucić. Jeżeli będzie skwierczał, to znaczy, że jest dobrze rozgrzany. Skwierczy. Wrzucam całość. I na tak mocno rozgrzanej patelni będę podsmażać tę cebulę około 3-4 minuty. Minęły 3 minuty, cebula jest dosyć mocno już zrumieniona i bardzo dobrze. W tej chwili ją delikatnie posolę. I wymieszam znowu. I do takiej cebuli, oczywiście zmniejszam już
w tej chwili moc kuchenki na około połowę, doleję wino, całe wino. Alkohol tak paruje z tej patelni, że jak dotrwam do końca odcinka, będzie dobrze. Do tego dolewam śmietankę i szybciutko mieszam. Po wymieszaniu śmietany i wina muszę troszeczkę zredukować ten sos. Odparuję go około 1/3 do połowy. Zobaczcie, to mi się tak delikatnie gotuje, dlatego zmniejszyłam moc kuchenki. Pytanie, które się na pewno pojawi, czy muszę do tego sosu dodawać wino? Nie. Możecie je zastąpić śmietaną kremówką, czyli po prostu zamiast tej porcji wina dodajecie drugi raz tyle śmietany kremówki. Ale ja Wam polecam, zróbcie ten sos na winie, dlatego że to wino nadaje bardzo fajny smak i aromat tej całej mieszance, a alkohol odparowuje, tego alkoholu tu nie będzie, także możecie śmiało nawet auto prowadzić po takim sosie. Mój sos już odparował, zobaczcie, jest go prawie połowę mniej. I to jest dobry moment, żeby przełożyć do niego pora. Ponieważ taki zimny por dodany do sosu obniży temperaturę, to teraz od momentu zagotowania będę go jeszcze przez minutę gotować razem z tym sosem i sos jest gotowy. Po minucie gotowania się tego pora w sosie, zobaczcie, sos już jest gotowy. On jest dosyć rzadkim sosem w tej chwili, zobaczcie. Bardzo dobrze się nadaje szczególnie do ryb, których mięso potrafi być suche. Jeżeli chcielibyście, żeby ten sos był odrobinę bardziej gęsty, dodajcie łyżkę serka mascarpone. Ja to zrobię, żeby pokazać Wam, jak on będzie wyglądał po zakęszczeniu, natomiast jak dla mnie w zupełności taki sos, który jest rzadki, wystarczy. Serek rozprowadźcie równo w sosie, ugniatając go łyżką czy jakimś innym narzędziem. Można młotkiem? Można. Taki serek mascarpone jest naprawdę świetnym zagęszczaczem do wszelkiego rodzaju sosów. Nie musi to być naprawdę mąka. Sos już ma odpowiednią gęstość. W tej chwili go doprawię odrobinę solą. Wymieszam i jest gotowy. Sos przekładam do sosierki. Jest to dosyć gęsty sos, ale bardzo fajny właśnie w smaku przez dodanie pora i dodanie wina. Sos jest gotowy. Ja swój sos dzisiaj dodaję do dorsza. Będzie to wspaniały dodatek do tej ryby, która jest rybą chudą i bardzo łatwo ją wysuszyć. Jak to zrobić, żeby jej nie wysuszyć? Polecam, zobaczcie mój przepis na dorsza ze skórą, niepanierowanego i niewysuszonego. Tutaj w lewym górnym rogu jest link. Ja Wam życzę jak zawsze smacznego, polecam Wam ten sos nie tylko do ryby, mogą to być również inne ryby, mogą to być mięsa czy warzywa. Jak zawsze życzę smacznego, subskrybujcie kanał i do zobaczenia przy okazji moich kolejnych nowych filmów. No proszę Cię! Ale zapewniam Was, że z tego wina tutaj nie zostanie alkoholu nic, wszystko wchłonęłam, już się upiłam. Natomiast z tego wina zostanie tylko sam smak i aromat. Już zaczynam mówić bez sensu. Jeszcze raz. Jeżeli martwicie się o alkohol, to ten alkohol już odparował, co widać, bo mi się język plącze. Temu sosowi. Mówi się temu sosowi? Jeszcze raz. Pora na pora. Por jest rodzaju męskiego. Ale jest ta pora na tego pora. Jest pora na pora, ale por jest por.